Chciałem to zaproponować w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie kolejną paczuchę. Jest to trochę petard. Zobaczymy, co tam się kryje i zobaczycie, co w najbliższym czasie możecie zobaczyć na testach. Choć do tego jeszcze wrócę podczas otwierania tej paczki. Zapraszam Was do sklepu Fajerwerki Shop. Tam z kodem PYROGANKO otrzymacie 15% zniżki na swoje zakupy. Oraz zapraszam do innych linków, które znajdziecie w opisie. Czyli między innymi do Instagrama, TikToka, grupy na Facebooku czy Discorda. Także otwieram paczkę bez zbędnego przedłużania. Nie jest ona największą. Jest tu kilka pozycji petard, których jeszcze nie testowałem na swoim kanale. Jest też trochę nowości, także myślę, że paczka, mimo że niewielka, to przykuje Waszą uwagę. Mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że testy tych petard będą się fajnie oglądać, że było warto to zamówić po prostu. Także lecimy. Już prawie otwarte. A no taka prawda, że no petard trochę na rynku jest i trzeba to wszystko przetestować kiedyś. Także bez zbędnego przedłużania. Karton już mamy za sobą. Okej, widzę karteczkę, że jednej rzeczy nie było. Widziałem również paragon i jedna rzecz mi się nie zgadzała. Czegoś mi brakowało. Także widzę, że wymienili to po prostu. Okej, zobaczymy, na co zostało to wymienione. Także lecimy. Pierwszym opakowaniem, które w paczce się znajduje, są to Steel Cracker od Maxema. Takie zwykłe, małe czerwone petardki. Myślę, że szału nie będą robić, ale za swoją cenę myślę, że mogą być dość znośne. Gramatura klasyczna, jak przy takich petardkach, blisko pół grama na sztukę, 12 sztuk petard w środku. Mamy również piratki. Srebrna piratka od Maxema, P1001. 10 sztuk. Warto przetestować i co jak co, są to dość fajne petardy moim zdaniem. Dalej mamy petardy Bell Bulldog, tak to się prezentuje. Bulldogi z tej starej wersji, nie są to te nowości z tamtego roku, choć rok produkcji 2021. Okej. Jestem zdziwiony, bo myślałem, że to są te Bulldogi produkowane tak w latach 2019, wtedy wychodziły te Wild Bulldogi i inne tego typu sprawy, więc spoko, jestem zdziwiony. Jestem jeszcze bardziej zaciekawiony ich testem. Mówiąc o właśnie bulldogach poprzednich, to mówiłem na przykład o tych bulldogach. Wtedy też wychodziła dość duża seria petard o tej nazwie. Jest to rok produkcji, już Wam mówię, jeśli znajdę, a nigdzie nie widzę takowej informacji. No niestety nie widzę informacji, ale myślałem, że to są bulldogi z tamtego okresu, a nie z 2021 roku. Także tak prezentują się nasze bulldogi. Wild Bulldog, proszę bardzo, odkładam. Lecimy dalej. Mamy petardy, no wybitne, od Triplexa, kategorii F3, 1,32 grama na sztukę. Takie wielkie petardy, 1,32 grama na taką wielką laskę dynamitu, można powiedzieć. Ale no niestety, przetestować tak się tak trzeba. Lecimy dalej. I tu są petardy, do których będę się odnosił do słów z mojego początku, bo mówiłem, co możecie się spodziewać w najbliższym czasie do testów, a tak naprawdę te dwa pakowania petard, które pokażę Wam za chwilę, widzieliście już na moim kanale. Tutaj znajdziecie odnośniki do tych petard. Są to petardy P500 oraz P750 od Maxema. I wiem, że niektórzy mogą narzekać, że filmy nie po kolei, ale są tu nowości. I zależało mi, żeby nagrać te nowości jako pierwsza osoba po prostu na polskim YouTubie. Także trochę oszukałem z kolejnością filmów i petardy P500 oraz P750 Maxema już są na kanale.
Tak wyglądają P500, rok produkcji 2021, nowość, tak jak mówiłem, od Maxema oczywiście. Gramatura tego to 0,3 grama na petardę, a jeśli chodzi o P750, to również jest 0,3 grama na petardę, również od Maxema. Tak to wygląda, także mam nadzieję, że to małe oszustwo w chronologii mi wybaczycie. Lecimy dalej. Nie wiem, o co tu chodzi. Bo to chyba... Poczekajcie, sprawdzę ten list. A, to tych petard brakowało. Tych petard nie było i dali mi za to JC05. Chodzi o petardy Flashbanger V2000. Ja byłem zdziwiony, bo myślałem, że ich w ogóle nie będzie, a tu jest jedna sztuka. Jest opakowanie z jedną sztuką po prostu. Spoczko. Fajnie, że nawet jeśli ich nie było, no to dostałem tą jedną sztukę, którą mieli. A w zamian za to dostałem JC05, które każdy zna na kanale, również były testowane. Te są akurat z 2020 roku. I dalej mamy jeszcze jedno opakowanie petard. Są to petardy od Panty Apache Warrior. Nie wiem, czy tak to się powinno czytać. Rok produkcji 2018, kategoria F3, 10 gram, 10,5 grama na taką paczuchę. To są chyba 4 sztuki, albo 5. Także gramatura wygląda obiecująco. Tak to się prezentuje. Oraz dostałem tu, widzę, trochę gratisów. Sobie to pokażemy, bo są tu luźne petardki. Dostałem dwa razy petardę Black Demon od Super Powera, ale widzę w nich znaczące różnice, dlatego że ta jedna petarda wygląda w taki oto sposób. Black Demon z wielkim logiem SP, a tutaj już mamy petardę tą nowszą Black Demona. Je również na kanale testowałem. Ta ma 0,5 grama, ta ma 0,15. Okej. Okay. Także dwa takie Black Demony z różnych wersji. Mamy tu również petardę, a nawet trzy petardy Magnum, ale nie są to te Magnumy od Jorga, tylko Pirotechnika Manna, z tego co widzę. Tak to wygląda. Nie miałem ich, jestem ciekawy, szczerze mówiąc. Magnum, trzy sztuki. Mamy również petardy Tiger w ilości dwie sztuki oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć petard jakichś włoskich. Petemanna 2. Tak to się prezentuje. Jestem ich ciekawy. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Też pierwszy raz na oczy widzę. Jeśli ktoś wie coś na temat tych petard oraz tych małych żółtych, napiszcie mi w komentarzu. Chętnie przeczytam. A ja tu odkryłem, że jeszcze jest jedna sztuka Tigera od Jorge i w paczuszce już nic nie ma. Także tak prezentuje się to zamówienie. Testy niektórych z tych petard już na kanale widzieliście, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i co? To by było na tyle. Wpadajcie jeszcze raz do opisu, do wszystkich linków, do sklepu Fajerwerki Shop i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz komentarz, jeśli film się Wam spodobał.